Amatorzy wioślarstwa oraz innych sportów wodnych już niedługo będą mogli cieszyć się nowoczesnym obiektem. Na przełomie roku ma zakończyć się budowa przystani przy ujściu z Głowiączki. Wisła to nie tylko wyczyn, Wisła to również rekreacja, stąd też chcemy, aby tu były pomieszczenia dla wszystkich tych, którzy chcą żeglować po Wiśle, chcą korzystać z uroków tej rzeki. Ponadto będą tu miejsca i stanowiska dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, któremu dofinansowaliśmy już sprzęt ratowniczy dla tej przystani, mimo że jeszcze nie jest gotowa, ale już sprzęt jest zakupiony. I kolejny element, policja wodna. Ponadto chcemy powiązać sporty wodne z możliwością i wypoczynku biernego, a więc będzie miejsce na gastronomię, więc restauracje, sale konferencyjne, no i oczywiście liczne magazyny i przystań. Inwestycja pochłonie ponad 35 milionów złotych. Niecałe 8 pochodzi ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostałe zaś z budżetu miasta. Obecnie trwają przygotowania pod montaż zadaszenia przystani oraz prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Prezydent zapewnia, że obiekt powstanie na czas. Póki co terminy wszystkie są dochowywane. W tej chwili jest stopień zaawansowania około 60%. Mówię około, bo tu pani Żyn podpowiada, że 58%, ale to było wczoraj. Natomiast każdego dnia się zmienia. Nic nie wskazuje na opóźnienia w terminie. W każdym razie niestety oddanie będzie w okresie nie sezonu żeglarskiego, a więc grudzień, styczeń. Natomiast Oswil będzie miał czas na przeprowadzenie przetargów, zagospodarowanie i nowy sezon żeglarski rozpoczniemy na tej przystani. Trwają także prace przy budowie kładki dla pieszych łączącej marinę z pozostałą częścią bulwarów. Władze miasta mają nadzieję, że dzięki przystani wzrośnie atrakcyjność turystyczna tej części miasta. Laura Nawrocka, Telewizja Kujawy.